Siema koledzy ze Starters, mam dla was poradnik o klasie taktycznej w Space Marine 2. Trochę się spóźniłem przez chorobę, ale chciałem zrobić serię poradników, które dogłębnie i dokładnie wyjaśniałyby klasy, więc wymaksowałem je wszystkie, by na koniec zrobić konkret tier listę, bo wydaje mi się, że inaczej przekazywałbym słabe info, podpierając się tylko pierwszymi wrażeniami po 4 godzinach gry. Gram od wczesnej premiery i na początku miałem wrażenie, że walka jest bardzo chaotyczna, ale po dojściu do endgame'u zmieniłem zdanie. Bicie kosmitów ma swoją strukturę i każda klasa ma swoją metodę rozgrywki i całość momentami przypomina dosłownie grę rytmiczną. Dzisiaj zagłębimy się w taktycznego. W czym jest dobry i jak nim grać? Zapraszam. No więc jaka jest rola i co jest specjalnego w taktycznym? Ogólnie jesteśmy dosłownie szwajcarskim scyzorykiem, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Możemy przystosować się do każdej drużyny i skupić się na każdej roli, ale mimo wszystko jedną rzecz wykonujemy najlepiej i to jest szybka eliminacja dużych zagrożeń albo wspieranie innych w eliminowaniu tych zagrożeń. Nasza umiejętność klasowa to skan auspexem. Wystrzeliwujemy skaner, który trafia w teren albo w przeciwnika i on emituje pole. Przeciwnicy, którzy są złapani w to pole, zostaną oznaczeni, a wszyscy w naszym oddziale widzą ich teraz przez ściany i zadają zwiększone obrażenia. Ogólnie najlepiej stosuje się go wtedy, kiedy w nadchodzącej chmarze mamy wielu większych przeciwników, których chcemy pozbyć się szybko, żeby nie sprawiali nam problemów. Dlatego też w umiejętnościach, które zaraz objaśnię, ulepszamy auspex w taki sposób, że zwiększamy damage jeszcze bardziej, ale nie oznaczamy nawet małych wrogów. Jeżeli chodzi o bronię, to właśnie tu wyłania się aspekt wszechstronności klasy. Pomimo ilości broni głównych, to dwie definitywnie odstają pod względem osiągów w porównaniu do tego, ile musimy mieć skilla albo włożyć jakby mocy przetworzeniowej naszego mózgu. Pierwsza z nich to Melta. I cytuję tu kolegę, który siedzi w Warhammerze. O, Melta tak samo przeorana jak w tabletopie. Ta broń to dosłownie połączenie śrutówki i miotacza płomieni. Ma mały zasięg, ale bardzo duże obrażenia i bardzo duży obszar zadawania tych obrażeń, dzięki czemu bardzo łatwo czyścimy chmary wrogów i zadajemy spore uderzenia większym przeciwnikom, którym jednocześnie z powodu mocy naszych strzałów przerywamy ataki. Podczas levelowania Melty i zyskiwania nowych rzadkości używam zazwyczaj wariantów z większym zapasem amunicji, bo to właśnie jest największą słabością tej broni. I podobnie w drzewku profitów większość na linii prostej to po prostu powiększanie magazynka i zwiększanie obrażeń. Jednym z lepszych profitów jest odnowienie magazynek, które sprawia, że jeżeli spadniemy poniżej 30% życia, to dostajemy pełny magazynek amunicji z powrotem i możemy to robić co 30 sekund. Ostatni profit jest taki sobie, więc tu wolę włożyć punkt w szybką regenerację. Domyślnie po otrzymaniu obrażeń musimy poczekać 25 sekund, zanim pancerz zacznie się odnawiać, a to jest kupa czasu. Tutaj dzięki temu profitowi za każdego pokonanego przeciwnika skrócimy ten czas o pół sekundy, a pokonywać będziemy całe chmary. Dalej znowu zyskujemy obrażenia i pojemność magazynka, a ostatni profit, który bierzemy, to ulotny strzał, który sprawia, że jeżeli wykonamy idealny unik, to zyskujemy 25% szybkości ataku na 5 sekund. Co znaczy, że po idealnym uniku, jeżeli jesteśmy otoczeni przeciwnikami, to szybko pompujemy 3 strzały i okolica jest czysta. I teraz druga odstająca broń, która osobiście jest moją ulubioną i wymaga trochę więcej pomyślunku, spalacz plazmowy. Spalaczem możemy strzelać jak zwykłym karabinem, ale możemy też ładować strzały, co powoduje, że przy uderzeniu wybuchają one i zadają obrażenia obszarowe. Można go używać podobnie do Melty, z tą różnicą, że Melta nie zadaje obrażeń od headshotów, a spalacz tak. Do tego jest wolniejszy, ale mamy większy zasięg. Ładowane strzały bardzo szybko pozbywają się większych przeciwników oraz mniejszych chmar, a w obu przypadkach Melty i spalacza, możliwe, że przez jakiś bug, odzyskujemy o wiele więcej spornego HP. Do tego z dobrym wariantem i profitami zapas amunicji praktycznie nigdy nam się nie kończy, a początkowo uciążliwa szybkość pocisków staje się prawie hitscanem. Pierwsze dwa profity nie mają większego znaczenia, ale w trzeciej kolumnie zyskujemy już 20% więcej amunicji i szybkość ładowania strzałów. Dalej, podobnie do Melty, mamy odnowienie, które sprawia, że dostajemy 25% maksymalnego zapasu amunicji, kiedy spadniemy poniżej 30% życia i znowu co 30 sekund. I reszta profitów idzie w zwiększanie obrażeń i obszaru ataków, byśmy mogli pozbywać się większej ilości małych przeciwników naraz, oraz zwiększanie prędkości pocisku, co daje uczucie hitscanu. Jeżeli chodzi o warianty, to żadna statystyka nie ma znaczenia oprócz obrażeń i wielkości magazynka. I stanie się to dość oczywiste, dlaczego, kiedy zacznę mówić o umiejętnościach postaci.
Jeżeli chodzi o bronie poboczne, to nie mamy wyboru. Jest pistolet i nie ma tu dużo do gadania. Używamy go głównie, gdy nasz spalarz się przegrzeje, albo gdy chcemy wyeliminować pojedyncze małe jednostki, albo dobić większego przeciwnika, który jest w stanie egzekucji, ale jest zbyt daleko, żeby do niego podbiec, albo no, nie chce nam się marnować amunicji spalacza. Profity nie mają zbyt dużego znaczenia, ale polecam skupić się na obrażeniach od headshotów. Jeżeli chodzi o melee, to też nie mamy wyboru i musimy używać miecza łańcuchowego, ale to bardzo dobrze, bo miecz łańcuchowy to prawdopodobnie jedna z najlepszych broni do walki wręcz. W związku z tym, że bardzo często będziecie musieli czyścić chmarę przeciwników, która depcze wam po piętach, to bardzo często będziecie używać combo trzech lekkich ataków, a później ciężkiego, by wykonać tupnięcie, które powala i zadaje obrażenia w obszarze wokół was. I ogólnie dobra utylizacja miecza łańcuchowego polega na wybraniu odpowiednich ciężkich ataków do danej sytuacji. W związku z tym w profitach biorę szybką odnowę, dzięki której ciężkie ataki przywracają 100% więcej spornego zdrowia i echo uderzenia, które zwiększa promień zdeptania o 50%. Ostatnim profitem, którego chciałbym używać, ale znowu chyba bug i nie działa, jest dumny krok, który sprawia, że możemy tupnąć dwa razy pod rząd. Jeżeli chodzi o warianty, to polecam unikać tych, które pod statystyką obrony mają blok. Dlatego, że parowanie jest bardzo ważną częścią walki wręcz. Jeżeli macie problem z parowaniem, to bierzcie miecze z szermierką, bo mają one większe okno na wciśnięcie przycisku. Jeżeli chodzi o profity klasy, to tak jak w każdym innym przypadku, przez pierwsze 9 poziomów nie mamy zbyt dużego wyboru, ale później zaczynają pojawiać się opcje. Jeżeli chodzi o pierwszą kolumnę, to wybór zależy od tego, jakiej broni używamy. Jeżeli używamy melty, to najlepszym profitem jest zrównoważona dystrybucja, która sprawia, że główna broń zadaje o 10% więcej obrażeń, ale tracimy obrażenia na broni pobocznej. Jeżeli używamy spalacza plazmowego, to drugi profit, wzmocnienie plazmowe, sprawia, że jeżeli jest przegrzany w 50%, to zyskujemy 30% obrażeń. W przypadku wszystkich pozostałych broni pozostaje nam trzeci profit, który sprawia, że pociski boltowe penetrują dodatkowego przeciwnika. W drugiej kolumnie pierwszy profit jest taki sobie, ale drugi bardzo dobrze synchronizuje się z meltą. Bezlitosny pościg sprawia, że po postrzale zyskujemy 25% obrażeń dystansowych na 5 sekund. Jak pamiętacie, w melcie mamy podobny profit, który daje nam 25% szybkości strzałów na 5 sekund, ale po idealnym uniku. Z tym, że po idealnym uniku możemy wykonać postrzał. Widzicie, gdzie zmierzam? Jeżeli za to używamy spalacza, to trzeci profit, wszechstronność, jest bezkonkurencyjnie najlepszy. Ta umiejętność sprawia, że po samym wyciągnięciu broni pobocznej zyskujemy na niej 20% obrażeń do czasu, aż zmienimy broń z powrotem albo wymienimy magazynek. Tu mamy dużą synergię ze spalaczem plazmowym, bo spalacz prędzej czy później się przegrzeje. Wtedy zmieniamy broń i mamy 20% więcej obrażeń na broni pobocznej. A jeżeli jakimś cudem skończy nam się amunicja na spalaczu, to po każdym przeładowaniu pistoletu wystarczy zmienić broń na spalacz i z powrotem i znowu dostajemy te 20% zwiększonych obrażeń. W trzeciej kolumnie zwycięża zemsta Imperatora, bo sprawia, że po pokonaniu każdego większego przeciwnika zyskujemy magazynek amunicji. I możemy to robić co 30 sekund. Pierwszy profit, ostateczny strzał, ma trochę synergii z meltą, ale byłby ogólnie o wiele lepszy, gdyby nie fakt, że pasywna umiejętność naszego auspexu sprawia, że nasza broń, której obecnie nie używamy, przeładowuje się sama po 10 sekundach. Jeżeli chodzi o profity zespołowe, to ułożony celownik jest ok, bo 5% obrażeń dla wszystkich to zawsze coś spoko, ale moim zdaniem na wyższych poziomach trudności nadludzka fizjologia wygrywa, dlatego że w połączeniu z innymi pasywami i przy używaniu melty albo spalacza odzyskujemy tyle zdrowia, że możemy stać i tankować gębą wszystko. W piątej kolumnie ustalanie priorytetu zdecydowanie wygrywa, bo podwajamy czas bonusowych obrażeń dla dużych celów kosztem tego, że nie oznaczamy małych przeciwników. To moim zdaniem i tak jest bonusem, bo oznaczeni mali przeciwnicy wprowadzają chaos na ekranie, a pokonujemy je z łatwością garściami, nawet bez żadnych bonusów do obrażeń. W szóstej kolumnie, jeżeli gramy normalnie z randomowymi graczami, to skupienie bitewne wygrywa, dlatego że czasami nasz auspex jest po prostu na cooldownie, kiedy go potrzebujemy. A tu wystarczy, że duży przeciwnik nas zaatakuje, my go sparujemy i jest oznaczony. Alternatywnie, jeżeli jesteśmy pewni siebie albo gramy z kolegami, to możemy wybrać precyzyjną kalibrację. Tu uzyskujemy następne 75% obrażeń, ale promień umiejętności zmniejsza się o 25%. Tym, że zmniejszenie obszaru to nie problem, bo i tak zazwyczaj oznaczamy jednego bądź dwóch najsilniejszych wrogów, którzy są w jakimś konkretnym miejscu.
siódmej kolumnie wygrywa idealny moment. Dostajemy masywne 100% zwiększonych obrażeń, ale kosztem 4 sekund trwania auspeksu, co bazowo byłoby połową czasu. Ale dzięki temu, że wcześniej wzięliśmy ustalanie priorytetu, więc zamiast z 8 do 4 sekund schodzimy z 16 do 12, co w praktyce oznacza, że i tak mamy 4 sekundy dłuższy auspeks. W ostatniej kolumnie specjalnych profitów mamy dowolność, ale moim zdaniem najlepszy jest znak śmierci. Ta umiejętność raz na 2 minuty w przenośni pozwoli nam użyć klawisza Delete na wrogu typu Majoris albo Extremis. To są wszyscy duzi przeciwnicy, którzy nie są bossami z paskami życia. Wystarczy, że oznaczymy ich auspeksem normalnie albo za pomocą parowania i wykonamy jeden strzał w głowę. No dobra, perki, buildy, biegunka słowna, ale jak się tym gra? Tak jak powiedziałem na początku, naszą największą siłą jest wszechstronność. Więc jeżeli zaczynamy grę na barce wojennej, to możemy sprawdzić, jakich klas i broni używają nasi przyjaciele i dostosować się, by uzupełniać luki. A nawet jeżeli dołączamy do już trwającej misji, to jeżeli używamy melty albo tym bardziej spalacza, to po prostu możemy zmienić to, jak gramy. Jeżeli nasza drużyna ma problemy z czyszczeniem dużych ilości małych przeciwników, to my się tym zajmujemy. Jeżeli nie mamy kogoś, kto będzie mógł skupiać się na większych celach, no to wtedy my przejmujemy to zadanie. Na początku misji możemy swobodnie używać auspeksu, jeżeli zobaczymy kilku większych przeciwników zgrupowanych w małym obszarze, ale później trzymamy go na okazję, kiedy naprawdę będzie ciasno albo musimy szybko pozbyć się bossa. Jeżeli zostaniemy otoczeni albo sami wejdziemy w dużą grupę przeciwników, a to też może być czasem dobrym wyborem, to musimy używać komba 3 lekkich ataków i 1 ciężkiego, po czym wykonujemy postrzał. W ten sposób non-stop zadajemy obrażenia obszarowe, do tego po postrzale ale odzyskujemy pancerz i sporne zdrowie. Priorytetem jest tylko przerywanie komba, kiedy leci w nas atak od większego przeciwnika albo kiedy zobaczymy niebieskie kółko i musimy parować. Na początku levelowania klasy taktyczny może wydawać się dość powolny i ogólnie mamy wrażenie, że nie robimy zbyt dużo. I ogólnie widać to po tym, że na wyższych poziomach nie wybieramy raczej profitów z pierwszego rzędu. Za to na wyższym poziomie, gdy zaczynamy stakować profity, gra zaczyna wydawać się łatwa. Grając trochę dłużej zauważyłem też, że jeżeli chodzi o kompozycję drużyn, to nigdy nie marudziłem, kiedy dołączył do nas taktyczny, bo wiedziałem, że zawsze się do czegoś przyda. Może się dostosować do potrzebnej roli i gwarantuje szybkie pozbywanie się większych zagrożeń. Jeżeli znacie jakieś inne wskazówki, o których ja nie wspomniałem, bo najzwyczajniej w świecie je przegapiłem albo o nich nie wiem, to śmiało piszcie je w komentarzach. A jeżeli w czymś pomogłem i dowiedzieliście się czegoś nowego, to śmiało zostawcie łapkę w górę. Ja się już zawijam czytać kodeks Astartes i kleić kolejny poradnik. Za Imperatora, odwaga i honor, bracia. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.